Szanowni Państwo, przedstawiamy godną uwagi pracę figur. Figura Jerzego Tchórzewskiego, wybitnego polskiego malarza, grafika i pedagoga. Tchórzewski w czasie II wojny światowej był żołnierzem AK. Malarstwo studiował tuż po wojnie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W czasie studiów związał się z kręgiem Grupy Krakowskiej, a w 1957 roku był jednym z członków założycieli tego ugrupowania. Od 1959 roku współpracował również z międzynarodowym ruchem Fazes, grupującym artystów o orientacji surrealistycznej. Debiutował na pierwszej wystawie sztuki nowoczesnej w Krakowie. Na przełomie 1948 i 1949 roku. Po studiach przeniósł się do Warszawy, gdzie w 1954 roku podjął pracę pedagogiczną w ASP. Prowadził pracownię malarstwa na wydziale grafiki. Już od wczesnego figuratywnego okresu twórczości, kiedy umieszczał sylwetki ludzkie i fantastyczne, przedpotopowe stwory w wyimaginowanych pejzażach, odznaczał się typem wyobraźni bliskim surrealizmowi. Po 1955 roku zaczął malować abstrakcyjne wizje kosmicznych kataklizmów, wulkanicznych erupcji, rozbłyskujących i niknących gwiazd. Ich mrok rozdzierały poszarpane linie błyskawic, spływającej lawy czy elektrycznych wyładowań. Niekiedy w kompozycjach pojawiały się kształty ludzkie i zwierzęce, przywodzące na myśl mity o powstaniu świata, tytanach, prometeuszu i podobnych. Do tego kręgu należy prezentowana przez nas praca. Artysta dodatkowo komplikował fakturę obrazów, wykorzystując m.in. właściwości nierównego schnięcia warstw farby, a w przypadku gwaszy efekt zmiętego papieru, równolegle z malarstwem od końca lat 40. tworzył monotypie, a w latach 60. również linoryty na ręcznie malowanych papierach. Od końca lat 70. i przez lata 80. Tchórzewski podejmował chętnie tematykę religijną, gdy związał się z niezależnym ruchem artystycznym. Świetne świadectwo z dziejów polskiej awangardy. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działu dzieła sztuki i antyki oraz propozycje na prezent Zakochaj się w antykwariacie.